Pan sędzia robił, co mógł, żeby wyrazić tam w tym, co robił, swoją wiarę, swoje przekonania, swój światopogląd. Z mojej strony jest do zauważenia, że tak nie powinno było być. Ta sprawa nie powinna mieć odniesienia w sądzie, powinna zostać załatwiona przez księdza Dawida Nowaka. Powinien tamtą dziewczynę zobowiązać do odpięcia roweru. Ona powinna odpiąć i przeprosić, że coś takiego miało miejsce. Sprawa trafiła do sądu, bo tych działań zabrakło. Rzecz ich i nie ma do dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę otworzyć. Chcę poprosić, żeby ksiądz zabrał rower. Profanuje krzyż. Żeby ksiądz młodą osobę, która przypięła krzyż do roweru, zobowiązał, żeby go odpięła. Nie jest tak. Proszę to zrobić. Za żartem. Drugi raz już robi ta dziewczyna. Ksiądz ma wiarę katolicką? Nie ma ksiądz. Ja dzwonię księży Dawidzie na policję. Na policję. Że ksiądz obraża uczucia religijne i młodzież demoralizuje. Poproszę odpiąć od krzyża rower. Nie, tylko proszę odpiąć, bo to jest profanacja. Boga nie macie w sercu. To jest tak czyn jest. Karalny no tak przeciwko jest. Prawu i grzechu. O wiele łatwiej wezwać tą dziewczynę i odpiąć rower od dzwoń krzyża. Na policję, dzwoń. Proszę odpiąć. Nie dzwoń, tylko księże. Nauczy się mówić pastorze. Ksiądz Michał Woźnicki. Chciałem poprosić o interwencję policji. Jest profanowany przez duchownego księdza Dawida Nowaka krzyż. Chcemy temu zapobiec, ale uniemożliwia to, stawiając opór. Przyczasną nam wszystkim drzwi. Santa Maria Mater. Ksiądz mi uszkodzi nogę, księdze Dawid Nowak, żeby ksiądz to wiedział. Ksiądz mi uszkodzi nogę i rękę. Ksiądz to robi celowo. Drzwi rozwalicie! Drzwi rozwalicie! Całe działanie sądu właściwie ma jako punkt wyjścia, jako przyczynę brak działania odpowiedniego księdza Nowaka, młodzieży w oratorium, tej dziewczynki, no i nazwijmy to opinii publicznej, z której nikt tam żadnym jakimś nie zadrżał, że na ten sposób traktuje się krzyż. Pytanie jest, gdyby na ten sposób traktować gwiazdę Dawida, czy właśnie jakieś symbole muzułmańskie, czy się tak by dało na ten sposób? Raczej nie, przynajmniej nie według tych uzasadnień, które pan sędzia mówił. Natomiast dobrze, że to zażalenie zostało w jakiś sposób oddalone, że prokurator się tą sprawą nie będzie zajmować. W jakim znaczeniu? No, że po co się mają tym zajmować organy państwowe, jeżeli się nie zajmują w ogóle organy kościelne? Księże już jest po 22. Proszę jej spać. Proszę odpiąć rower i zabrać spod krzyża. Domagałem się tego księdza przez oczy. Niech ksiądz nie odwraca kota ogonem, księdze. Tutaj. Tu jest stary, zabytkowy krzyż. I dziewczyna już drugi raz przyczepiła rower. No to jest profanacja. To jest okropna profanacja. Czy profanacja, to bym się mocno zastanowił. No to proszę się zastanowić, dobrze. Nie jest to ani zniszczone, ani nic po prostu. Jest przypięte, tak. Ale to nie jest przyczepka do rowera. To nie jest to jak do rowera, tak? No rozumiem panią, no ale dobrze. Ciężko mi proszę, to. Proszę zobaczyć tutaj. Ciężko mi to jakby skaty, przed figurą jest taczka. Ważne było, żeśmy byli w tym sądzie, że pan sędzia, który nie wiem jakiej wiary jest, bo mówi mi na pan, więc mnie kiedyś mówiono, że w Polsce na pan to do księdza mówią tylko świadkowie Jehowi i Żydzi. Nie wiem, czy to się dalej tak utrzymuje, czy to prawdą w ogóle, bo tak mi mówiono. Nie powiem kto, no tak mi mówiono, nie jedna osoba, że w Polsce ludziom na pan,
to mówią, być może dzisiaj już się to posiało, no tak jak się ma moc rzeczy siać. W każdym razie, że ktoś za krzyżem się opowiedział, to choć świadectwo wydaje się, że nie ma żadnego znaczenia, to jednak ma. Żeśmy nie bronili z jakiegoś tam, żeby dziewczynce krzywdę zrobić, tylko wobec tych okoliczności, które miały miejsce. I dzisiaj należy się cieszyć, że na tym miejscu już tam tego krzyża nie ma. Ten został w kaplicy celi. Przed domem, jak widziałem, to tam stoi ten drewniany, który zrobili tak, no żeby coś tam mieć widocznie. Im żal było, że myśmy zabrali ten z kościoła krzyż. Co jest z nim, my nie wiemy. W każdym razie stanęliśmy w obronie krzyża.